Dodajmy 4 jedenaste do 9 trzynastych. Aby dodać te ułamki, musimy znaleźć ich wspólny mianownik. Ten wspólny mianownik powinien być najmniejszą wspólną wielokrotnością 11 i 13. Liczby te nie mają żadnych wspólnych dzielników, zatem najmniejszą wspólną wielokrotnością tych liczb będzie ich iloczyn. Przemnożmy więc 13 razy 13 razy 11. 13 razy 1

Mnożymy 11 razy 13, czyli mnożymy mianownik razy 13. Zatem jeśli mnożymy mianownik przez 13, to licznik również musimy pomnożyć razy 13. 4 razy 13 jest, pomyślmy, 4 razy 10 to 40, 4 razy 3 to 12, zatem dostajemy 52. Możecie to obliczyć pisemnie, jeśli chcecie. 4 razy 13 to 52 żeby teraz przejść od 13 do 143, mnożymy 13 przez 11. Jeśli mnożymy mianownik przez 11, to aby nie zmienić wartości ułamka licznik również musimy pomnożyć przez 11. 9 razy 11 to 99. I już możemy dodawać, to równa się Naszym wspólnym mianownikiem jest 143, a 52 dodać 99... 52 plus 100 dałoby 152, ale nasz wynik będzie mniejszy o 1, zatem będzie to 151. Myślę, że to już najprostsza postać tego ułamka, jaką możemy uzyskać. Z tego co wiem, liczby 151 i 143 nie mają żadnych wspólnych dzielników. Możemy ten ułamek zapisać jako liczbę mieszaną, ponieważ 143 w 151 mieści się jeden raz. 1 razy 143 jest 143, gdy odejmiemy, zobaczmy, to może być 11. To jest 4, 11 minus 3 to 8, a więc różnica wynosi 8. Zatem 151, 143 równa się 1 i 8, 143. Teraz widać to nawet lepiej, że ten wynik nie może być już bardziej uproszczony. Czyli to już koniec. Nasz wynik to 1. Powiększymy go trochę. 1. 1 i 8 sto czterdziestych trzecich.